Gdzie mieszkają wiewiórki w tym parku? Pokażesz mi? Chodź, pokażemy, gdzie są wiewiórki. Chodź. Idziemy? Wiewiórki są w drzewku. Na drzewku. Drzewku. A do którego drzewka byś chciał pójść? Do tego czy do tego? Nie. Do którego drzewka? Pokaż, gdzie idziemy poszukać wiewiórki, co? Zobaczcie, idziemy do drzewka. Idziemy do drzewka. A jaką mieliście odpowiedź? Nie. Mhm. Olivier, a ja coś jeszcze dla ciebie mam. Chodź, zobaczymy. Mogę to otworzyć? Super. O, brawo, super. Co tam jest? A co tam jest, Olisiu? Traktor. Traktor, brawo. Ale świetny traktor, Olinku. Pokaż mi, co z tym traktorem można robić? O, super. Teraz popatrzcie, to jest taki okres, gdzie dziecko samo bada i eksploruje świat. I dajcie mu mnóstwo swobody w trakcie zabawy. Niech jedzie gdzie chce, niech robi co chce. Nawet jeżeli będzie jechał tym traktorem do góry nogami, to niech to robi. Niech sam się zorientuje, którą stroną prawidłowo traktor jeździ. Widzicie? Zobaczcie. I jak najwięcej takich momentów, żeby on się bawił sam, sam badał, sam próbował, sam eksperymentował. I takie okazje wykorzystujcie, żeby też mógł podejmować swoje decyzje. Czyli do którego drzewka idziemy, a teraz gdzie idziemy, tak? Żeby on mógł, a zobacz, a chcesz pójść w podskokach czy dużymi krokami? I to są wszystko już takie sytuacje, w których on ma możliwość zaspokajania tej swojej potrzeby samodzielności. Kwestia po prostu przyswojenia tego, no i czasu. Wiadomo, no wszystko musi mieć swój czas, tak? Może zadziała. Miejmy nadzieję, że zadziała i mamy taką nadzieję, że zadziała. Jesteśmy gotowi na długą i ciężką pracę.